Warszawiacy byli w szoku. Myśleli, że nastąpił desant pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej generała Sosabowskiego. 18 września 1944 roku 110 amerykańskich bombowców B-17 dokonało zrzutu nad Warszawą. 1250 zasobników z bronią maszynową i sprzętem przeciwpancernym. Był to jedyny dzienny zrzut przeprowadzony w trakcie powstania. Wcześniejsze zrzuty dokonywane przez Brytyjczyków nie miały zgody Stalina na lądowanie maszyn na terytorium ZSRR. Gdyby nie jego upór, losy powstania potoczyłyby się inaczej. Szybko, Marysia! Dobra, wierzmy to. Szybko, 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 to zaraz.